Najświętszej Maryi Panie, a szczególnie w różańcowie jest to tyle, można by rzec, dziwne, ponieważ nie czci się niejako samej Maryi, ale tę rzecz, ten instrument, który cechuje każdego dobrego czciciela Najświętszej Maryi Panny. Wydawałoby się mogło to dosyć dziwne. Niemniej jednak różaniec nie jest taką zwykłą rzeczą, zwykłą zabawką czy jakimś narzędziem modlitewnym. Różaniec jest tym, co pomaga nam zrozumieć, czym jest istota dobrego chrześcijańskiego życia. Wiele osób uważa, że katolicy przesadzają ze swoim kultem Najświętszej Maryi Panny, że zabierają niejako Chrystusowi to, co mu się należy i za bardzo skupiają się na Najświętszej Maryi Pannie. Widzimy właśnie, że na przykładzie różańca, że jest zupełnie odwrotnie, że cześć i używanie różańca świętego pozwala nam czcić tajemnice Chrystusa, tajemnice, które są zawarte w świętej Ewangelii w sposób szczególnie intensywny. Tajemnice najpierw radosne, później bolesne, a w końcu chwalebne. To jest właśnie to, co czcimy, co medytujemy, co kontemplujemy w czasie odmówienia modlitwy różańcowej. Dlaczego właśnie razem z Maryją mamy zajmować się życiem naszego Pana Jezusa Chrystusa? Albo dzieje się tak dlatego, albowiem ona była tą, która była najbliżej naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie będziemy, tak jak nasz Pan Jezus Chrystus, przybici do krzyża, a przynajmniej nie będziemy cierpieli tak jak On w ten sam sposób, jak On te wszystkie wielkie tajemnice, jak wcielenie, zmartwychwstanie, to wszystko jest coś, co nie będzie naszym osobistym udziałem. Mamy zajmować się właśnie tak jak Maryja, kontemplacją tych wielkich tajemnic z całkiem blisko. Oczywiście Najświętsza Maryja Panna brała udział w tym wszystkim również osobiście i nasza rola w zbawieniu jest zupełnie inna niż jej. Niemniej jednak mamy razem z Marią kontemplować te wielkie tajemnice. Najświętsza Maria Panna z jednej strony uczestniczyła w tych tajemnicach, a z drugiej strony wiele z nich obserwowała niejako bardziej w sposób duchowy i uczestniczyła w nich w sposób duchowy. O ile Chrystus został fizycznie przybity do krzyża i wylał swoją krew w sposób rzeczywisty, o tyle Najświętsza Maria Panna stała się współodkupicielką w sposób raczej duchowy. Dlatego nasze życie chrześcijańskie ma się w jakimś sensie bardziej zbliżyć do życia Najświętszej Maryi Panny, ponieważ jej życie było takie bliższe naszemu. O ile Chrystus jest Bogiem, człowiekiem, jest w jakimś wymiarze, który jest dla nas zupełnie nieosiągalny, o tyle Maria jako człowiek jest takim lepszym dla nas przykładem poniekąd, ponieważ do niej bardziej zbliżyć się możemy, aczkolwiek również między nią a nami jest nieprzekraczalna granica, bo ona jest tą, która bardzo blisko stała Chrystusa i realnie uczestniczyła w tajemnicach zbawienia. Niemniej jednak szkoła Różańca Świętego pokazuje nam, jak kontemplować życie Chrystusa razem z Marią w sposób najdoskonalszy ze wszystkich możliwych, sposób, w jaki Maria obserwowała życie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kolejny zarzut, który stawia się tej modlitwie różańcowej, to jest jej pewna powtarzalność, czy wręcz monotonia. Tymczasem właśnie ta monotonia zbliża różaniec święty do życia chrześcijańskiego. Tak jak różaniec polega na powtarzaniu tych samych modlitw jedna po drugiej, tak i nasze życie chrześcijańskie polega głównie na tym, że zmagamy się na co dzień z trudami dnia codziennego i te trudy poświęcamy Panu Bogu. W naszym życiu rzadko zdarza się, żeby było wiele ciekawych rzeczy. Życie składa się z prozaicznych spraw i w ten sposób, że modlimy się na Różańcu Świętym, naśladujemy Maryję, która służyła pokornie, która była ciągle w cieniu, która jednoczyła się bezustannie z Najświętszym Sercem swojego Syna, a jednak nie była tak bardzo na widoku, tak bardzo na piedestale jak inni. Dlatego też Różańc pomaga nam przeżywać Ewangelię tak zupełnie na co dzień, w sposób zwyczajny, nadzwyczajny jednocześnie. Różaniec Święty jest też modlitwą, która została nam dana dla tych czasów, które są w jakiś sposób
bardziej niż inne ubogie i bardziej niebezpieczne. Maria zostawiła takie najlepsze środki do zbawienia, takie najskuteczniejsze i jednocześnie najprostsze na te czasy, które są na samym końcu. Różaniec został objawiony świętemu Dominikowi w wieku XIII, kiedy to wydawać by się mogło, Kościół triumfował ponad wszystko, a pomimo to raptem znalazł się w bardzo takiej sytuacji nieciekawej, bo przyszedł wiek XVI, protestantyzm, który negował wartość sakramentów świętych i również kult Najświętszej Marii Panny z jednej strony, a z drugiej strony w przedwieku XVI Kościół zmagał się również z takimi wrogami bardziej zewnętrznymi, jak właśnie inwazja muzułmańska turecka na Europę. Właśnie z powodu odparcia tej inwazji zostało ustanowione dzisiejsze święto. Święty Pius V zwołał krucjatę różańcową, najpierw różańcową, ale też militarną dla odparcia wrogów Trójcy Przenajświętszej Kościoła Katolickiego. Wiemy, że zakończyło się to pomyślnie bitwą pod Lepanto, w czasie której wojska chrześcijańskie pokonały muzułmanów. To nam pokazuje, że ta modlitwa nie tylko jest prostą i skromną modlitwą, ale również jest modlitwą, która wzrusza serce Pana Jezusa w sposób szczególny i pozwala otrzymać łaski, które są nam potrzebne do zbawienia, które są nam potrzebne w bojowaniu o sprawę Bożą, o triumf Kościoła. Ten triumf jest dalszy, wydawać by się mogło, niż kiedykolwiek indziej, dlatego musimy się o ten triumf szczególnie modlić. Ta msza święta jest ofiarowana na intencję wywyższenia Kościoła Świętego i chcemy tej mszy zjednoczyć się z tą intencją i przedstawić ją Panu Bogu Trójcy Przenajświętszej jako swoją własną. O ile w XVI wieku różaniec był tak bardzo potrzebny jako broń przeciwko wszystkim wrogom Chrystusa i wrogom Najświętszej Maryi Panny, to o wiele bardziej ma to zastosowanie w dniu dzisiejszym, w tych strasznych czasach, kiedy piekło niemal zatriumfowało na całym świecie, gdy szatan może w sposób niemal nieograniczony ogłosić się władcą tego świata, władcą całego globu ziemskiego. W tym czasie musimy szczególnie chwycić za różaniec, by uświęcić samych siebie, uratować własne dusze przed potępieniem, ale również by zatriumfowała prawda katolicka, by zatriumfował Kościół Święty nad wszystkimi błędami, nad błędami, które są w zasadzie już stają się taką jedyną religią tego świata. Kult człowieka i kult wszystkich tych bezcennych rzeczy, które obecnie są propagowane, jest praktycznie ważniejszy niż Najświętsza Maria Panna, niż Pan Bóg, niż wszystko inne. Dlatego musimy się zwrócić do Najświętszej Marii Panny przez modlitwę, poprzez wysłowienie jej imienia w modlitwie Zdrowaś Maryjo, w modlitwie różańcowej, w litanii loretańskiej, wyprosić u Pana Boga własną wierność, nawrócenie grzeszników i triumf Kościoła. Musimy używać tej wspaniałej, najlepszej broni, jaką zostawiła Najświętsza Maria Panna, uciekać się do jej niepokolonego serca, wzruszać ją i prosić o wszelkie nam potrzebne łaski poprzez różaniec święty, poprzez tę wielką modlitwę, która pozwala nam być prawdziwie katolikami, która pozwoli nam pozostać wiernymi aż po sam kres naszego życia. Niech Najświętsza Maria Panna Różańcowa błogosławi nam, naszej ojczyźnie, całemu światu, który jest w takich strasznych warunkach. Niech Najświętsza Maria Panna nas zachowuje i strzeże. Niech będzie naszą najlepszą matką. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie.